Z tej strony Michał Leszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości, po godzinach, jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o filmie. Jeśli chcecie wesprzeć moją misję i przyczynić się do cotygodniowych premier kolejnych odcinków Spoilermastera, zapraszam Was i zachęcam do wsparcia tego projektu w serwisie patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Tam możecie się dowiedzieć także o... Bonusach i podziękowaniach, jakie przygotowałem dla patronów. Dziękuję całej tej społeczności patronackiej, a najgłębiej kłaniam się patronkom i patronom imiennym to znaczy: Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Rafałowi Stwingist, drugie życie książki w ciele plakatu. Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Misce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomsbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody, scenarzysty prezentującemu analizy. Scenariuszowe. Serdecznie dziękuję im wszystkim za pomoc w tworzeniu tych audycji i zapraszam Was do kolejnego odcinka. A dzisiejszym odcinkiem jest Spoilermaster Classic, poświęcony filmowi, który zdobył ósme miejsce egzekwo z psychozą Alfreda Hitchcocka w rankingu filmów wszechczasów wedle patronek i patronów Spoilermastera. Ten ranking ukazał się na kanale już jakiś czas temu. Zachęcam Was do posłuchania dwóch odcinków z rankingiem patronackim, a ja w tym roku, 2024, zobowiązałem się, że do końca roku nagram odcinki o wszystkich filmach Stop Ten Patronackiego, które jeszcze nie miały swojego indywidualnego odcinka na moim kanale. Pora zatem na Amadeusza film Milosza Formana. Z roku 1984 film nagrodzony ośmioma Oscarami, w tym nagrodami za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz i nagrodą dla najlepszego aktora F. Murray Abrahama. To jest film, którego nie trzeba przedstawiać. Wiele osób, mam wrażenie rozpoczyna swoją przygodę z kinem ambitniejszym, a często także z ambitniejszą i klasyczną muzyką. Właśnie od tego ogromnego hitu, jakim był film Formana, zaadaptowany ze sztuki scenicznej Petera Schaeffera. Amadeusz wszedł na polskie ekrany w roku 1986, a zatem dwa lata po premierze amerykańskiej i mniej więcej w rok po premierze w ojczyźnie Milosza Formana, czyli w ówczesnej Czechosłowacji. Ale w Tygodniku film już pod koniec roku 1984, konkretnie w numerze 52, pojawiła się entuzjastyczna recenzja Amadeusza napisana przez Alicję Helman, legendarną polską filmoznawczynię, w dziale z ekranów świata. To dział, który był przeznaczony na teksty o filmach z obiegu festiwalowego, obejrzane przez polskich krytyków za granicą, o takich filmach, na które polski widz jeszcze wówczas czekał. Alicja Helman nigdy nie należała do najbardziej wylewnych autorek i w jej tekstach bardzo rzadko znajdują się stwierdzenia emocjonalne, a jednak w tym tekście być może także dlatego, że z pierwszego wykształcenia profesor Alicja Helman była muzykoloszką, pojawił się akapit kończący stanowiący sto, swoisty wyłam w tej raczej zimnej fasadzie jej pisarstwa. Pozwolę sobie to zacytować. Alicja Helman pisała na łamach filmu wówczas tak. Nie sposób wspomnieć o tym wszystkim, co w dziele Formana zasługuje na szczególną uwagę i staje się źródłem głębokiej satysfakcji jego odbiorców. Trzeba by mówić i o mistrzowskim odnowieniu formuły retrospekcji, i o wspaniale oddanym kolorycie epoki film został nakręcony w Pradze niebywałych kreacjach aktorskich, kunszcie interpretacji muzycznej, wydobyciu i pogłębieniu całej wartości scenicznego tekstu ale nawet gdyby było mi dane napisanie o tym wszystkim w sposób wyczerpujący, pozostałoby i tak wrażenie bezradności i pokory wobec doskonałości, której żaden proceder analityczny nie jest w stanie ujawnić. Jakiś zdumiewający instynkt i zapierająca dech umiejętność pozwalają twórcy osiągnąć tę niebywałą harmonię wszystkich składników dzieła, która staje się źródłem olśnienia. To bardzo znamienne słowa w ustach filmoznawczyni, która przez całe swoje naukowe życie słynęła wręcz z bardzo rygorystycznego szkiełka i oka. Tutaj przyznanie się do owej bezradności i zachwytu w kontakcie z filmem Formana może wskazywać na to, że jest to rzeczywiście film bardzo wyjątkowy. Dzisiaj opowiem Wam więcej o tym, skąd ten film się wziął, jak powstawał, a także o czym nam opowiada i co znaczy. Od razu zaznaczę, że większość faktografii przywołuję za godzinnym dokumentem Making of, który pojawił się na płycie Blu-ray z reżyserską wersją Amadeusza, a także za książką Reya Mortona pod tytułem Amadeus, wydanej w serii Music on Film, ale także korzystałem z licznych artykułów, których pełna bibliografia znajduje się w Spoiler Master newsletterze. O tym newsletterze możecie się dowiedzieć więcej na patronite.pl, łamany przez spoilermaster. A teraz wróćmy do zachwytu Alicji Helman. Był on niemalże powszechny w momencie, kiedy film wszedł na ekrany. Produkcja, która kosztowała około 18 milionów dolarów, zarobiła na całym świecie 90 milionów. 8 statuetek Oscarowych, liczne nagrody BAFTA, sukces i u starszych kinomanów, i u kinomanów. Młodszych i to w czasie, kiedy wydawało się, że kino kostiumowe yy, osadzone w epoce wcześniejszej niż wiek XX, w tym przypadku jesteśmy i w wieku XIX i pod koniec wieku XVIII w historii filmowej, że to kino już najlepsze lata miało za sobą. Dość powiedzieć, że Amadeusz w momencie, kiedy odbierał statuetkę za najlepszy film roku 1984, był pierwszym. Filmem kostiumowym w tej kategorii, którego akcja dzieje się przed wiekiem XX, od momentu nagrodzenia Olivera, Karola Rida, to jest rok 1968. Tamta adaptacja Dickensa była na długo ostatnim filmem kostiumowym, dziejącym się właśnie w epoce wcześniejszej niż XX stulecie, który odebrał najważniejszą Oscarową statuetkę. O tym, jak wielkim ewenementem, by nie rzec aberracją, by nie rzec błędem w systemie amerykańskiej kinematografii roku 1984 był Amadeusz innymi słowy, jak bardzo niezwykłym hitem się okazał może świadczyć to, jakie filmy były najbardziej dochodowymi tytułami roku 1984, kiedy patrzymy na ówczesne podium to widzimy, że największym hitem roku był Gliniarz z Beverly Hills Ediego Murphiego. Drugim filmem oczywiście mówię o amerykańskim box byli Pogromcy duchów, trzecim Indiana Jones i świątynia zagłady, czwartym Gremliny rozrabiają, i tak dalej, i tak dalej. To było tego typu kino, które wówczas zdobywało największą popularność. Tymczasem Amadeusz stał się ogromnym sukcesem finansowym i Oscarowym, mimo że reprezentował gatunek w roku 1984, wydaje się już niemodny. Sam Milosz Forman, kiedy jeszcze zbierał pieniądze na produkcję tego filmu, wskazywał na swoisty paradoks. Oto w dekadzie, którą pod względem gustów zarówno wizualnych, jak i muzycznych. Młodej widowni definiowała nowonarodzona telewizja MTV z rock'n'rollowym i popowym brzmieniem, szybko ciętymi i kręconymi teledyskami. On proponował kostiumowe widowisko osadzone w XVIII-wiecznym Wiedniu, ozdobione muzyką klasyczną Wolfganga Amadeusza Mozarta. A jednak, a jednak, zmysł Formana w wybraniu materiału, który koniec końców okaże się niesłychanie popularny wśród publiczności, okazał się i tym razem, tak jak wcześniej przy locie nad kuczym gniazdem, bezbłędny. Amadeusz nie tylko utrafił w swój czas, Amadeusz już od ponad 40 lat jest jednym z ulubionych filmów światowych publiczności, o czym świadczy także wysoka pozycja tego tytułu w rankingu patronek i patronów spoiler mastera. Skąd jednak ów film się wziął? Zanim na to odpowiemy, warto pokrótce przypomnieć jego fabułę. Głównym bohaterem Amadeusza nie jest bowiem Wolfgang Amadeusz-Mozart. Jest nim Antonio Salieri, którego poznajemy na początku filmu w roku 1823, jak podejmuje próbę samobójczą. Zostaje przetransportowany do. Domu dla obłąkanych i następnie spowiada się, a właściwie kunsztownie unika spowiedzi, jednocześnie opowiadając całą historię swojego życia młodemu, lekko spłoszonemu księdzu. Ta historia życia opowiadana w retrospekcjach przenosi nas do Wiednia końcówki wieku XVIII, do Wiednia rządzonego przez cesarza Józefa II Habsburga. Który dla Polaków zawsze pozostanie tym, kim, który na dobre zapoczątkował polskie rozbiory, ale także który zapisał się w historii jako m.in. skutecznie rozmontowujący pańszczyznę na ziemiach swojego imperium. Każdy, kto przeszedł się w Krakowie chociaż raz ulicą Józefa, powinien pamiętać, że to właśnie na cześć tego monarchy ta ulica została nazwana. Przenosimy się zatem do owego Wiednia, udatnie udawanego na ekranie przez Pragę lat 80. wieku XX i poznajemy Salierego w wersji młodszej jako nadwornego kompozytora i jako kogoś, kto już od młodych lat żyje niejako w cieniu, a przynajmniej ze świadomością muzycznego geniusza, jakim jest młody i obwożony po dworach Europy niczym tresowana małpka, powiada Salieri. Wolfgang Amadeusz Mozart. Obwozi go jego ojciec Leopold, pokazując ogromne talenty syna, a opowieść w retrospekcjach zaczyna się na dobre w momencie, kiedy dorosły już salieri, po tym jak nie tylko wymodlił śmierć swojego ojca, który blokował mu drogę do kariery muzycznej, ale także faktycznie owej kariery się dorobił, poznaje Mozarta. Poznaje Mozarta i jest zaszokowany. Mozart, twórca niebiańskiej muzyki, jest człowiekiem nie tylko grubiańskim, nie tylko wulgarnym, ale wydaje się niemalże zwierzęcy i szokująco pozbawiony ogłady w swoim obejściu i obyczaju. Salieri, człowiek cnoty, człowiek czystości, który złożył Bogu obietnicę życia w czystości, aby tylko otrzymać talent i karierę muzyczną. Nagle patrząc na rozpasanego, rozpustnego, wulgarnego, śmiejącego się niczym imbecyl, bez żadnego skrępowania, Mozarta i zaczyna odczuwać gniew wobec Boga. Do tej pory wydawało mu się, że Bóg dotrzymuje swojej strony umowy zawartej w trakcie bluźnierczej, tak naprawdę modlitwy o śmierć Ojca, ale teraz widzi, że Bóg najwyraźniej pogrywa sobie z nim, skoro umieścił tak wspaniały talent w głowie i ciele, tak upadłego. I bezwstydnego grzesznika. Od tego momentu zaczyna się pojedynek Salieriego z głównym antagonistą tego filmu, jakim jest, nie, nie Mozart, tylko Bóg. To Bóg jest głównym adresatem skarg Salieriego, i cały film jest rodzajem gnostyckiej z ducha przypowieści, a przynajmniej satyrycznie gnostyckiej opowieści o tym, że Bóg jest złym stwórcą, jest złym. Zegarmistrzem świata, który jakby dla kaprysu umieszcza talenty w tych naczyniach ludzkich, które na nie zdecydowanie nie zasługują, ku udręce i niezgłębionemu zdumieniu tych z nas, którzy odczuwają, że na takie talenty by zasługiwali. Salieri wchodzi w dziwną relację z Mozartem, zaczyna manipulować jego karierę, podminowywać ją na różne sposoby, szerząc oszczerstwa, ingerując w stosunki Mozarta z jego zleceniodawcą, jakim staje się właśnie cesarz Józef II, ingerując w jego życie prywatne, wysyłając do jego domostwa szpiega w postaci płochliwej, pokojówki granej przez późniejszą Mirandę z seksu w wielkim mieście Synthie. Nixon i zatraca się w swojej obsesji. Film jest ustrukturyzowany poprzez kolejne kluczowe dzieła Mozarta, które powstają na naszych oczach. Zaczynamy od lekkiej opery, jaką jest Uprowadzenie z Seraju, następnie dostajemy wesele Figara. Nastrój przyciemnia się z ponurym Don Giovannim, a następnie powstaje równolegle śmiertelne Rekwiem, jak sugeruje Amadeusz. Zamówione przez zamaskowanego salieriego i czarodziejski flet, będący tutaj zaprezentowany jako zlecenie komercyjne dla teatru wodewilowego chciałoby się powiedzieć i to żonglowanie tymi dwoma zleceniami przy jednoczesnym braku stałej pensji i przy rozrzutnym życiu, powoli, powoli doprowadza Amadeusza do wycieńczenia fizycznego i psychicznego, a w końcu do śmierci. Diaboliczny plan Salieri'ego, który na początku tylko trochę pogrywa z karierą Mozarta, nabiera rozpętu w momencie, kiedy Salieri wprost wypowiada marzenie o śmierci Mozarta, knuje tak, żeby nie tylko pognębić swojego rywala i doprowadzić go do zatraty, ale na dodatek, aby wyrwać z jego umierających rąk pisane właśnie rekwiem, czyli mszę żałobną, którą on sam zamawia w świecie tego filmu, i odegrać ją na pogrzebie Mozarta, tym samym unieśmiertelniając siebie samego jako kompozytora, który skomponował pożegnanie dla geniusza. Ten ostatni plan nie udaje się. Wściekła żona Mozarta, Konstancja, wyrywa z rąk Salieri'ego, który spisywał kolejne nuty rekwiem dyktowanym mu przez Mozarta na łożu śmierci i zamyka je w szklanej szafce. Plan Salieri'ego spalił na panewce, a on zostaje uwięziony w przeciętności, a przede wszystkim w poczuciu winy. Kończy się tym samym dziwna spowiedź riego, który na końcu, jako starzec, którego poznaliśmy na początku filmu, jest wyprowadzany z komnaty w szpitalu dla obłąkanych i błogosławi ów szpital, błogosławi także kino, w którym siedzimy, błogosławi wszystkich widzów tego filmu, mówiąc do nas przecież, miernoty tego świata, rozgrzeszam was. Tak mniej więcej przebiega fabuła tego filmu i od razu trzeba powiedzieć, że jest to fabuła, która ma bardzo niewiele wspólnego z życiem prawdziwych Salieri'ego i Mozarta, chociaż opiera się po części na plotkach, które krążyły tuż po śmierci Mozarta o tym jakoby Salieri go otruł, późniejsza faktyczna próba samobójcza Salieri'ego. Potwierdziła w uszach wielu owe plotki, ale pozostały one tylko spekulacjami. A drugim wspornikiem teorii zaprezentowanej, fantazji biograficznej zaprezentowanej w Amadeuszu, jest romantyczna idea, którą na dobre wprowadził do literatury rosyjski poeta i pisarz Aleksander Puszkin, publikując w roku 1831 króciutką, jednoaktową sztukę pod tytułem Mozart i Salieri. W której zaprezentował dokładnie tę dychotomię, tę sprzeczność, ten konflikt pomiędzy sztywnym Salierim pozbawionym talentu i Mozartem. I to on rozpisał jako pierwszy ów metafizyczny, kosmiczny wstręt, jaki Salieri, pryncypialny, cnotliwy, kostycznie moralistyczny, odczuwa na widok rozpasanego, wulgarnego Mozarta. To właśnie Puszkinowi tak naprawdę zawdzięczamy mocne zasadzenie tej idei na bardzo podatnym gruncie, romantycznej wyobraźni, która dopatrywała się we wszelkiej artystycznej inspiracji i działalności iskry Bożej i geniuszu, który miałby odpowiadać za doskonałość artystyczną, ale który także, co kluczowe w światopoglądzie romantyków, często pozostawał skłócony z duchem i instytucjami swojego czasu. Później jeszcze rymski Korsakow skomponował swoją operę inspirowaną Puszkinem dokładnie na ten sam temat, a idea owego antagonizmu, potencjalnego zabójstwa, zazdrości krążyła sobie w kulturze. Nawet w roku 1970 pojawiła się w powieści The Assassination of Mozart australijskiego pisarza Davida Weissa ale miała tam trochę inny przebieg. Kluczowy dla naszej historii jest fakt, że śmierć Mozart'a w 1791 roku w wieku zaledwie 35 lat, pochowanie ciała tego wybitnego i cenionego przecież za życia kompozytora w masowym grobie dla biedaków było faktem, które działało na wyobraźnię i podziałało także na Wyobraźnie brytyjskiego dramatopisarza Pitera Schaeffera, którego sztuki w rodzaju królewskiego polowania na słońce, czy ekwus wystawiane zresztą w Polsce, często budowane były na silnych przeciwieństwach, na dwóch postaciach, które ścierały się w jakiś bardzo spektakularny sposób. Dotyczyło to Zarówno królewskiego polowania na słońce, gdzie widzieliśmy podbój Peru przez Pizarra i tam ścierał się on w takich długich dialogach z królem Inków, lokalnym władcą, i widzieliśmy to także w Ekfusie, czyli sztuce psychoanalitycznej, gdzie młody chłopak po straszliwym, makabrycznym okaleczeniu koni w stajni, jakiego się dopuścił, ścierał się z chłodnym, racjonalnym psychologiem, psychoanalitykiem. Twierdząc, że działał pod wpływem Boga Dionizosa, a przynajmniej jakiegoś krewniaka Dionizosa, który domagał się krwawej ofiary. W tym ścieraniu się racjonalizmu z irracjonalizmem, tego co stare i nowe, tego co chrześcijańskie i tego co pogańskie. Jak w sztuce o Peru, jak w sztuce o starciu psychoanalizy z dionizyjskim szałem, w tym Peter Schaefer był bardzo dobry i znakomicie rozpisywał takie właśnie konflikty rozbite na dwie wyraziste postaci. Czy było to pokłosie tego, że sam był bratem bliźniakiem dramaturga Antonego Schaefera, znanego jako autor zmyślnej kryminalnej komedii pod tytułem Detektyw? To tylko oczywiście spekulacja, ale faktem jest, że taki szczególny dualizm, pracowanie na wyrazistych przeciwieństwach, to znak rozpoznawczy dramaturgii Szafera. I to właśnie Szejfer, rozmyślając nad sprzecznymi informacjami, jakie znajdywał na temat śmierci i pochówku Mozarta, a zwłaszcza nad pewnymi rozbieżnościami. Świadectw meteorologicznych, bo jedne podawały, że dzień pochówku Mozarta był deszczowy i dlatego nie wpuszczono żałobników, drugie podawały, że był to dzień słoneczny i nie do końca wiadomo, czemu żałobników nie, nie dopuszczono do grobu. Te spekulacje połączone z lekturą listów Mozarta, w których Schaefer co i róż napotykał się na kawałki niesłychanie wulgarne i skatologiczne, nawiązujące do rozmaitych czynności cielesnych wypartych w oficjalnej kulturze, to wszystko działało na wyobraźnię tego dramaturga. Między innymi fragment taki jak ten z listu Mozarta do kuzynki Tekli z 13 listopada 1777 roku w tłumaczeniu Piotra Kamińskiego. Mozart pisał tam, tak, ów autor niesłychanie lekkich, cudownych, pięknie skomplikowanych i skomponowanych utworów. Jak mi się podoba Mannheim, tak jak komukolwiek może się podobać jakiekolwiek miejsce, gdzie nie ma kuzyneczki. Przepraszam za moje niedobre pismo, ale pióro mam już stare, już naprawdę blisko 22 lata, sram z wiadomej dziury, a jeszcze tam nie popękałem, choć tak często przecie srałem. I zębami głównorwałem. Wybaczcie te grube słowa, nie padły jeszcze nigdy w spoiler masterze i oczywiście nigdy nie padną z moich ust. Tutaj cytuję wulgarne pismo samego Mozarta. I to takie kwiatki, dodam, że cytuję to z oryginalnego programu przedstawienia Amadeusza, jakie wystawiono w Teatrze na Woli w 1981 roku w Warszawie. Wtedy salierin był Tadeusz Łomnicki, a amadeuszem Roman Polański, który grał tę samą rolę także w Paryżu i reżyserował to warszawskie przedstawienie. Nie? Otóż, takie właśnie kwiatki i jeszcze gorsze, zapewniam, były przyczynkiem dla wyobraźni Petera Schaeffera, który pod koniec lat 70. zaczął pracować nad swoją sztuką pod tytułem Salieri, bo tak nazywała się ona początkowo. Koniec końców została nazwana Amadeuszem, i trzeba powiedzieć jedno o tej sztuce, nagrodzonej tony dla najlepszego dramatu. Bardzo długo ona się zmieniała, właściwie z roku na rok. Jak była grana, Schaefer przepisywał ją, zmieniał różne elementy motywacji Salieriego i długo, długo to była taka sztuka instatu na scenie, mimo że bardzo szybko stała się teatralnym hitem. Pierwszym Amadeuszem brytyjskim na scenie był Simon Callow, który później u Formana zagra postać Emanuela Schikanedera, czyli zleceniodawcy odpowiedzialnego za zamówienie czarodziejskiego fletu, a pierwszym Salierim był Paul. Scofield, czyli pamiętny Tomasz Morus z Oto jest Głowa Zdrajcy. Pierwszym amerykańskim Amadeuszem był Tim Carey, czyli słynny transwestyta-wampir z transseksualnej Transylwanii, z Rocky Horror Picture Show. A pierwszym amerykańskim salierim był przyszły Gandalf Ian McKellen. Wystarczy sobie wyobrazić Tima Curry'ego w tej roli rozsadzającego scenę jako niemalże gwiazda rocka przeniesiona w wiek XVIII, żeby zrozumieć, na czym polegał od początku magnetyzm tej sztuki. Zderzenie tego, co sztywne, skrępowane, wyparte, z tym, co absolutnie wolne, właśnie nieskrępowane, wyrzucone całe na wierzch. Trochę tak, jakby Super Ego i It spotkały się na jednym ringu. Na tym wyrazistym przeciwieństwie ta sztuka została oparta, odniosła bardzo duży sukces, mimo tego, że w Anglii skrytykowała ją sama Margaret Thatcher, urażona portretem Mozarta jako wulgarnego typa. I co najważniejsze oczywiście, sztuka już w Londynie. Spodobała się bardzo Miloszowi Formanowi, który obejrzał ją wkrótce po premierze. Pracował wówczas w Londynie nad filmem pod tytułem Ragtime który będzie miał premierę w roku 1981 i nie będzie zbytnim sukcesem. Forman zakochał się w tej sztuce od razu. Miał podejrzenia, jadąc do teatru, do czego został troszkę przymuszony, że będzie to kolejna sztywna sztuka o wielkim życiorysie wielkiego kompozytora. Jak sam mówił, znał socrealistyczne z ducha czeskie filmy na temat życia wielkich kompozytorów, takich jak Smetana, i mówił, że nie ma nic nudniejszego, niż patrzeć na spiżowe pomniki Komponujące wiekopomne muzyczne frazy. Tymczasem Amadeusz okazał się czymś innym sztuką dynamiczną, sztuką żywą, sztuką chwilami wulgarną, a chwilami zadziwiającą swoją energią energią napędzającego ją głównego konfliktu. Powtórzę, ten główny konflikt rozgrywa się między Salierim a Bogiem, który istnieje przede wszystkim w jego głowie, ale nie odbiera mu to ani trochę. Mocy. Już podczas tego pierwszego spektaklu, już w przerwie, o czym Milosz Forman pisze w swojej autobiografii, wydanej po polsku jako Moje dwa światy. Milosz Forman wspomnienia, to jest wydanie katowickie z roku 1996 w przekładzie Jacka Ilga, już tam to znajdujemy właśnie świadectwo tego, że Forman podjął decyzję, że chce nakręcić Amadeusza już w trakcie owego pierwszego oglądanego spektaklu i zanim powiemy jak Forman zdobył pieniądze na realizację tego filmu oczywiście z pomocą producenta, to można się zastanowić co Formana najbardziej w tym materiale literackim uwiodło i jeśli przypomnimy sobie kluczowe filmy Milosza Formana to odpowiedź będzie dosyć jasna. Przypomnijmy sobie, że Forman wówczas był świeżo po nakręceniu musicalu Hair. Czyli troszkę spóźnionej, ale jednak bardzo żywiołowej laurki dla ruchu hipisowskiego, gdzie między innymi długowłosy Trent Williams tańczył na stole w trakcie sztywnej łaspowskiej kolacji, szokując amerykański salon zamożnych i uprzywilejowanych swoją swobodą, swoim zachowaniem. Był także po realizacji lotu nad Kukuczym gniazdem gdzie główny bohater jawnie buntował się przeciwko totalitarnym zapędom naczelnej pielęgniarki szpitalu dla psychicznie chorych. Oczywiście to adaptacja kontrkulturowej paraboli Kena Kiseya. Był także po filmie Odlot Taking Off, w którym pokazywał konflikt sztywnych rodziców i ich hipisowskich dzieci. Nie wspomnę nawet oczywiście o jego filmach czeskich, w których parodiował... Struktury władzy w Czechosłowacji, nawyki społeczeństwa i pokazywał jego tak naprawdę pewien taki cichy konformizm i nieznośny chwilami absurd. Myślę o tytułach takich jak Czarny Piotruś czy Pali się moja panno. Wyobraźmy sobie zatem, że jesteśmy w głowie Formana, kiedy oglądał of londyński spektakl Amadeusza, co mogło się dziać w jego głowie, jak patrzył na pola Scofielda jako Salieriego. Być może pamiętał Scofield'a jako Tomasza Morusa w kultowym filmie oscarowym Freda Zinemana. Oto jest głowa zdrajcy, gdzie tenże Scofield jako Tomasz Morus ukazany w ideologicznym i prawnym zwarciu z hedonistycznym Henrykiem VIII. Już tam Scofield miał okazję pokazać taką opatentowaną lodowatą rezerwę ścierającą się. Z taką rozognioną zmysłowością Henryka, która za nic miała sobie wszystkie gorsety tego świata. I dokładnie na tym napięciu, które na pewno Scofield pięknie wygrał wespół z Kalałem, który pewnie szalał tam na scenie jako Amadeusz. Dokładnie na tym napięciu pomiędzy Gorsetem a tym, co Gorset rozsadza, polega główna fascynacja w sztuce filmowej. Formana. To on później zrobi Walmonta o uwodzicielu tytułowym. To on później zrobi skandalistę Larego Flinta, gdzie pornograf Flint będzie wchodził w konflikt z Purytańską Ameryką. To on zrobi Duchy Goi o kolejnym wizjonerskim artyście w zwarciu z mocodawcami tego świata. Innymi słowy, Forman był urodzonym buntownikiem i żartownisiem, kimś, kto lubił. Poluzowywać gorset, który lubił podstawiać nogę odzianym w purpury, garnitury i krawaty, możnym tego świata, tym sztywniakom, którzy roszczą sobie prawo do decydowania o tym, co może być sztuką, a co nie może być sztuką. Kto może wyjechać z Czechosłowacji, kto nie może wyjechać z Czechosłowacji, kto może do niej wrócić, a kto nie może do niej wrócić. Przypomnę, że wówczas. Forman był już ponad 10 lat na emigracji i nie mógł nawet odwiedzić swoich synów w Pradze. A zatem ten naturalny u niego, przekorny duch oporu wobec sztywnej władzy, na pewno dostrzegł ogromny potencjał w tak ciekawie zarysowanej opozycji, gorsetu i swobodnej ekspresji, jaką upichcił Schaefer w swojej sztuce. No i właśnie, Milosz Forman, ów reżyser, już wówczas bardzo nagrodzony, rozsmakowany w portretowaniu buntowników i szczególnie wyczulony na iskry krzesane przez styk tej mieszczańskiej pretensji i plebejskiej swobody, ten człowiek, ten reżyser powiedział sobie trzeba to zrobić. Producenta znalazł w Solu Zencu. Sol Zenc wyprodukował wcześniej lot na kółczym gniazdem, a tutaj nie przeszkodził fakt, że Zenz miał także swoją firmę płytową i wydawnictwo płytowe i chyba wcześniej w tym projekcie wyczuł, że projekt muzyczny będzie połączeniem jego dwóch silnych stron, to znaczy tej filmowej i tej muzycznej. Tutaj można zaznaczyć, że album z Amadeusza, wydany na kasetach, płytach winylowych i jako jeden z pierwszych soundtracków ever na płytach CD, był jednym z najlepiej sprzedających się albumów. W historii, jeśli chodzi o muzykę klasyczną i muzykę filmową, trafił nawet na pierwsze miejsce listy przebojów Billboard, co dla autora, który już wówczas nie żył prawie 200 lat, było całkiem dużym osiągnięciem. Zenz połączył siły z Formanem i z Scheifferem, któremu Forman powiedział od razu: Jeśli ten film ma powstać, scenariusz musi zostać całkowicie przepisany. Forman wiedział, że prawa dramaturgii scenicznej i prawa dramaturgii filmowej są zupełnie różne, dlatego zaproponował Schaeferowi długi proces wspólnego przepisywania sztuki. Źródłowej. Schaefer był na to bardzo otwarty, i trzeba powiedzieć, że ktokolwiek widział Amadeusza w teatrze, nawet już w takiej wersji późnej, nazwijmy to, bo tak jak powiedziałem, Schaefer kilkakrotnie także poprawiał tę sztukę. Ten zazwyczaj od razu dziwi się, że jest to bardzo różna sztuka od filmu Amadeusz, jest ona po prostu zupełnie inaczej skonstruowana. W filmie wprowadzono ramę w postaci tego właśnie wyznania, quasi-spowiedzi Salieri'ego, także już w pełni rozwinięto wątek tego, że to Salieri zleca rekwiem Mozartowi w przebraniu sugerującym skojarzenie ze zmarłym ojcem, Mozarta Leopoldem. Zmian było bardzo dużo, dotyczyły także postaci pobocznych, dialogów i cała dramaturgia filmu była po prostu inna niż ta, dramaturgia teatralna. Warto wspomnieć, że integralną częścią pisania tego scenariusza i przygotowywania przyszłego filmu było bardzo precyzyjne i zmyślne dobieranie fragmentów mozartowskich, które miały ilustrować, punktować i rytmizować całą opowieść. Schaefer miał w tym względzie swoje pomysły, ale bezcennym specjalistą okazał się także Neville Mariner. Czyli dyrygent, który obiecał sprawować muzyczną pieczę nad tym filmem, i ogromną częścią sukcesu Amadeusza jako opowieści, jako ekranowego widowiska jest właśnie to, jak dobiera te niesłychanie chwytliwe, wyraziste, porywające fragmenciki mozartowskie i inkrustuje nimi całą opowieść. Rozmowa o tym i przygotowywanie planu tej inkrustacji to była integralna część pracy nad scenariuszem tego filmu. Nie ma w tej obecności fragmentów mozartowskich w filmie Amadeusz nic przypadkowego. Jest to osobna, kunsztowna całość. Kluczowa dla Formana była kwestia scenografii, tego jak ten film będzie wyglądał. Do tej roli, do roli scenografki filmu zaprosił znakomitą Patricię von Brandenstein, która była Amerykanką wbrew nazwisku. Operatorem był stały współpracownik Formana, czyli Mirosław Ondrzyczek. A pytanie pozostawało jedno: gdzie ten film ma być nakręcony? No, pierwszy wybór padał oczywiście na Wiedeń, czyli na to miejsce, w którym dzieje się akcja sztuki. Ale okazało się, że Wiedeń bardzo się zmienił. Jest też już miastem w roku 84 bardzo nowoczesnym, obudowanym neonami, a poza tym Wiedeń był drogi, ponieważ włodarze Wiednia, wiedząc, że przyjeżdża do nich zamożna hollywoodzka produkcja, bardzo windowali ceny. Rozważano także Budapeszt, ale koniec końców wybór padł na Pragę. Pragę, z której Milosz Forman wyjechał półtorej dekady wcześniej i nie wrócił, ponieważ Praska Wiosna i dramatyczne wydarzenia roku 1968, kiedy to sowieckie i niestety także polskie czołgi wtoczyły się do stolicy Czechosłowacji, aby ukrócić zapędy demokratyczne w tym kraju. Otóż Praska Wiosna została formana już na zachodzie Europy. Nie wrócił on do kraju. Rozstając się tym samym ze swoją rodziną na ponad dekadę, i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co czyniło z niego technicznie zdrajcę w oczach komunistycznych władz kraju. Forman wielokrotnie prosił o prawo odwiedzin swojej rodziny, nie otrzymywał tego prawa. Jego filmy także nie były wyświetlane w Czechosłowacji. No, ale tutaj pojawiła się duża przynęta w postaci, jak się okazało później, aż 8 milionów dolarów, które miały być wydane w Europie. 8 milionów dolarów to był naprawdę potężny zastrzyk pieniędzy dla ekonomii czechosłowackiej tamtego czasu, no i także dla studia Barandow, czyli słynnego studia funkcjonującego do dzisiaj, które miało ugościć dużą produkcję i dostarczyć także ekipę, studia, atelier i wszelkie potrzebne. Materiały. Krótko mówiąc, Forman i Saul Zenz dogadali się z Barandowem. Wszystkie zgody zostały wydane, ale atmosfera na planie tego filmu, zdjęcia zaczynały się w styczniu 1983 roku i trwały z przerwami pół roku. Atmosfera bywała napięta przez obecność tajnej policji śledzącej Formana na każdym kroku i czasami czyniącej to w sposób niemalże jawny i taki, który sam, sami ci szpicle czasami obśmiewali, a czasami były to sytuacje rzeczywiście nieprzyjemne, także w postaci pewnych rozwiązań organizacyjnych, które władze komunistyczne wprowadzały po to, żeby poróżnić pomiędzy sobą ekipę amerykańską, ekipę czes czeską. Wprowadzono na przykład dwie odrębne stołówki, nie pozwalając Czechom chodzić do tej amerykańskiej, i tutaj producent Saul Zenz się zbuntował, mówiąc, że ekipa musi jeść razem, przez co czeska ekipa Amadeusza jadła tak samo jak amerykańska. Paradoksalnie takie rzeczy są ważne. Ktokolwiek był na planie filmowym, ten wie, jak kluczową i newralgiczną rzeczą jest kwestia napojów i posiłków. I namawiam wszystkich tych moich słuchaczy, a wiem, że jest ich trochę, którzy plan, pracują na planach filmowych, żeby wyobrazili sobie, co by było, gdyby na planie jakiegoś filmu wprowadzono dwie odrębne stołówki. Na przykład, w której jednej serwowano by frykasy, a w drugiej serwowano by jakąś tanią lurę i beznadziejną zupę. Myślę, że plan nie przetrwałby 24 godzin. Więc tutaj próbowano na różne sposoby tak, takie nieprzyjemne sygnały wysyłać, żeby zniechęcać do integracji z zachodnią ekipą kapitalistyczną, ale na szczęście przeważyła solidarność filmowców i radość z pracy pod batutą Formana. Praga zagrała w jeden bardzo udatnie, a cała ekipa okazała się znakomita, mimo że było trochę konfliktów, i wynikających z różnych doświadczeń technicznych, technologicznych, ale także po prostu z różnych. Kultur pracy. Jedną z anegdot, jakie zapamiętałem, jest to, że Michael Hausman, czyli drugi reżyser przy tym filmie, prawa ręka Formana, miał w Stanach brata, który pracował w tekstyliach, w handlu odzieżą. I z tym bratem załatwił dla całej ekipy czeskiej amerykańskie jeansy, co niesamowicie zmotywowało ekipę, ponieważ smutna prawda o tamtych czasach, ale nawet amerykańska para jeansów była czymś tak atrakcyjnym, że potrafiła zmotywować do lepszych wysiłków. Oczywiście kluczowa była obsada, i tutaj geniusz tego filmu polega na tym, że. Forman zdecydował się od razu, że zarówno w roli Salieriego, jak i w roli Mozarta muszą wystąpić aktorzy relatywnie nieznani. Powiedział, że jeżeli jeden z nich byłby gwiazdorem, a drugi nie, to od razu równowaga pomiędzy tymi postaciami zostanie zaburzona. Oni na pewnym poziomie muszą być równi w głowie widza. To nie może być tak, że w roli Mozarta wystąpi wielka gwiazda, a w roli Salieriego nawet wybitny, ale nieznany aktor. Kapitał tych postaci na początku w głowie widza musi być równy, zbliżony do siebie. Muszą być taką niezapisaną kartką. I oczywiście w trakcie seansu ta kartka się zapisuje. A druga rzecz, jaką Forman od razu wymyślił, to to, by Obydwaj ci aktorzy mówili z akcentami amerykańskimi. To nie jest takie oczywiste, bo jak spojrzymy na historię kina hollywoodzkiego, kostiumowego, często w świecie arystokracji króluje brytyjski akcent, nawet w starożytnym Rzymie. To taka niepisana umowa, że szlachetnie urodzeni, czy przynajmniej przypisani jakoś do dworu, mówią z brytyjskim akcentem. Tutaj Forman wprowadził taką różnicę, mianowicie dwór mówi głównie z brytyjskim akcentem a nasi bohaterowie główni mówią z amerykańskim akcentem, czyli są zbliżeni do nas samych i nie ma nawet cienia, na szczęście, zabaw w włoski akcent, a przecież Salieri mógłby mówić tak, jak Adam Driver mówił w domu Guczych Ridleya Scotta. <kłysy> na szczęście tak nie mówi i nie ma też żadnych niemieckich naleciałości. To są pozornie małe, ale tak naprawdę ogromne decyzje, ponieważ F. Murray Abraham i Tom Haus rzeczywiście byli aktorami, którzy wchodzili do tego filmu niejako na świeżo. Co prawda, każdy z nich miał już jakąś karierę. Haus zagrał na przykład w filmie pod tytułem Animal House, czyli Menageria, o którym wspominałem w odcinku o Blues Brothers. Pierwszy duży film Johna Landisa, słynna komedia. Snobs versus Slobs, czyli snoby versus oblechy, rozegrana na amerykańskim kampusie, to właśnie tam grał Tom Hulse. Już w odcinku Blues Brothers mówiłem, że Amadeusz jest taką najbardziej wyrafinowaną komedią Snobs versus Slobs w historii kina. Snobem jest Salieri, a tym slobem jest Mozart. A F. Murray Abraham pojawiał się w wielu filmach, m.in. W Serpico, Sydney Alameda jest też w Wszystkich Ludzi Prezydenta, Alana Pakuli. Jest też w genialnej komedii. Pewnie dzisiaj być może politycznie niepoprawnej, ale co z tego? Pod tytułem The Reeds która rozgrywa się w całości w gejowskiej saunie w Nowym Jorku i tam absolutnym hitem jest rola i F. Murray'a Abrahama i Trita Williamsa swoją drogą. To zapomniany film Richarda Lestera, ale, ale świetny. Także F. Murray Abraham, jeżeli komuś był znany w Stanach tak szerzej, oczywiście był aktorem brodłajowskim i cenionym, ale... Jeżeli był znany szerzej, to z reklam bielizny Fruit of the Loom, w których grał rolę, uwaga, listka figowego, a także z reklam płynu do płukania ust Listerin, gdzie krzywił się na znak tego, że co prawda smak Listerin nie jest miły, ale jest konieczny, bo utrzymuje higienę jamy ustnej. Więc F. Murray Abraham i Tom House, grający w dużej produkcji i grający, jak się okazało, później rolę, które obydwu im przyniosły nominację do Oscara, a Abrahamowi, czyli Salieremu, na dodatek przyniosły samego Oscara, to także był odważny wybór. Nie dość, że to był film kostiumowy, nie dość, że to był film z muzyką Mozarta, trzygodzinny, o konflikcie kompozytorów, o których wielu Amerykanów wtedy nawet nie słyszało, to jeszcze grały prawda, takie postaci jak Hals i Abraham, czyli no niekoniecznie aktorzy kojarzeni wtedy jako gwiazdy. A przecież o rolę Salieriego już na przykład ubiegali się tacy aktorzy jak Al Pacino, Jack Nicholson i Walter Matał, więc nie było tak, że do tych drzwi mozartowskich nie pukały gwiazdy klasy A. One pukały. Tylko Forman i jego reżyserka castingu Mary Goldberg. Wiedzieli czego chcą, więc i, i naprawdę postawili na, na właściwe konie w tej całej rozgrywce. A zatem Salierim stał się w końcu F. Murray Abraham, aktor o bardzo wyrazistej, tajemniczej urodzie, której wyjaśnieniem jest jego pochodzenie, ponieważ jest on częściowo Syryjczykiem, a częściowo Włochem. Owo skrócone F pochodzi od imienia Fahrit. Właśnie imienia syryjskiego. No i z drugiej strony mamy Toma Halsa, który poza wszystkimi innymi zadaniami, takimi jak nauczenie się gry na fortepianie, tak aby robić to przekonująco na ekranie, musiał także opracować swój własny amadeuszowy śmiech. Każdy aktor, który gra tę rolę na deskach teatralnych, musi wypracować swoją własną wersję tego śmiechu. Podobno wersja Kieriego przypominała rżenie osła, a House postawił na nieskrępowany, wysoki w tonie wybuch, jakim okazał się właśnie jego śmiech, często przywoływany w recenzjach jako śmiech debila lub śmiech imbecyla. No i oczywiście z tego się bierze kontrast, który często w tym filmie jest po prostu komediowy. Jest tutaj bardzo dużo wyrazistych ról drugoplanowych i warto na pewno wymienić Jeffreya Jonesa jako nieszczęsnego cesarza Józefa II Habsburga, który tutaj jest pokazany jako zadufany w sobie i niezbyt inteligentny władca. Cały dwór zresztą jest pokazany no, tak, jak to Forman lubił pokazywać: to znaczy, trudno się oprzeć wrażeniu, że w sportretowaniu tego sztywnego dworu. Głupków Józefa II. Forman kpi sobie także z komunistycznej biurokracji i z wszelkiej biurokracji. To jest wciąż taki dwór zaludniony przez ważniaków z zarządu Straży Pożarnej, tych oficjeli, których widzieliśmy w Pali się Moja panna, czy dwór zatrudniony przez kuzynów siostry Raczet, czyli właśnie sztywnych. Autorytarnych w swoim obejściu służbistów. Taki jest ten świat Formanowski. On jest rozpięty na bardzo wyrazistych przeciwieństwach, właśnie ludyczności, wysokiego rejestru, ale także współczesności i przeszłości, bo z jednej strony jest w tym filmie ogromna dbałość o historyczny detal, a z drugiej strony jest tutaj oczywiście mnóstwo, mnóstwo swobody. I to nie tylko w. Biograficznym wymiarze, bo historycy i biografowie Mozarta od wielu dekad już łapią się za głowę, kiedy patrzą na ten film. Tak bardzo pogrywa sobie on z tymi prawdziwymi biografiami. Ale także w, samym, w samych detalach no, wystarczy spojrzeć na perukę, czy raczej peruki, jakie nosi w tym filmie Mozart. Żeby dość szybko zorientować się, że grają one z pewnym historycyzmem, ale z drugiej strony, zwłaszcza jedna peruka, ta taka eksplodująca, swobodna, czupryna, siwa, ale z przebłyskami różu weneckiego, no to jest peruka, która naprawdę mogłaby być spokojnie, z dumą i sukcesem, obnoszona w jakimś punkowym klubie muzycznym nowego Jorku lat. 80. O tym quasi-rokowym wymiarze Amadeusza świadczyło i pierwsze obsadzenie amerykańskie tej roli przez Tima ale świadczyło o nim także to, jak Forman wyreżyserował i pokazał tę postać. Maniera Amadeusza, jego peruka, jego ruchy to jest i to, jak mówi, to jest maniera niesfornej gwiazdy rock'n'roll'a gwiazda rock'n'rolla, rockman, fetysz kultury lat 60., 70., 80., teraz pewnie trochę mniej, ale wówczas figura swobody, sprzeciwu, figura dezynwoltury, która ma w sobie coś jednocześnie radykalnego, seksownego i trochę groźnego. Taki jest ten filmowy Amadeusz, który, co nawet polscy recenzenci tamtego czasu zaznaczali, ma w sobie coś z punkowego, Buntownika. Zresztą, pank, pankiem, ale osoba szukająca łączników Amadeusza z współczesnością może go uznać za film wręcz profetyczny. Ilekroć widzę scenę z cesarzem Józefem II narzekającym, że w utworze Mozarta jest za wiele nut, ponieważ tak podszepnęli mu jego doradcy, szukając dziury w całym jednocześnie, a jednocześnie chcąc pokazać swoją rzekomą wiedzę to trudno mi nie myśleć o tym, jak dzisiaj wielu pracowników umysłowych na licznych Zoomach ze swoimi przełożonymi albo szefami jakiejś korporacji muszą słuchać na temat swoich często kompetentnych pomysłów, właśnie światłych uwag szefa, który musi się wypowiedzieć, koniecznie musi coś powiedzieć no i mówi coś w rodzaju za dużo nut. A Zatem ta Współczesność Amadeusza to także współczesność pokazania zależności od niekompetentnego szefa. Wracając jednak do aktorów, aktorzy poradzili sobie oczywiście znakomicie, ale to samo dotyczy innych pionów produkcyjnych w tym filmie, w zasadzie chyba wszystkich. Choreografie i inscenizacje operowe, które w tym filmie robią duże wrażenie, przygotowała Twyla Tarp, z, z którą Forman już wcześniej pracował. Z największym sukcesem, oczywiście przy filmie, przy filmie Her Praga, jak już wspomniałem, dała z siebie wszystko, zwłaszcza dwie lokacje. Miejsce pierwszego spotkania dorosłego Salieriego z dorosłym Amadeuszem, to pięknie sfilmowany przez sądziczka, pałac arcybiskupi w Kromie Ryżu. to jest siedziba, przynajmniej podówczas. Praskiego katolickiego arcybiskupa. Wówczas nazywał się on Franciszek Tomaszek, i tutaj też wyszło to, jak bardzo komunistyczne siły próbowały przeszkadzać czasami Formanowi, ponieważ Forman po wysłaniu zapytania, czy może sfilmować scenę w siedzibie biskupiej, dostał odpowiedź przez pośrednika, że biskup odmawia, ponieważ uważa film za narzędzie szatana. Na szczęście Forman wyczuł, że to chyba za mocna retoryka, więc wysłano tam kogoś na przeszpiegi i okazało się, że biskup nie użył takich słów. Okazało się też, że sugerowano mu, że Forman chce kręcić w tym pałacu scenę orgi. Panowie się spotkali, i okazało się, że biskup Tomaszek był wielkim fanem Mozarta i bez problemu udostępnił ów pałac do tych naprawdę pięknie sfilmowanych scen. To swoją drogą jedna z najlepiej w ogóle napisanych scen w całym filmie Ten moment, kiedy Salieri po raz pierwszy spotyka się z Amadeuszem. Na początku nie wie, że ten wulgarny, zabawiający się ze swoją kochanką pod stołem pełnym deserów mężczyzna to właśnie Mozart, ale na naszych oczach się orientuje. Drugą taką lokacją był Teatr Stanowy, tak zwane Stawowskie Divadlo w Pradze. To piękny budynek, w którym odbywa się w filmie premiera. Operowa Don Giovanniego. Dla Toma Halsa, aktora, było to o tyle inspirujące, że prawdziwy Mozart dokładnie w tym samym miejscu dyrygował na faktycznej premierze światowej Don Giovanniego, to znaczy 29 października 1787 roku, właśnie w Pradze, rządzonej łaskawie przez cesarza Józefa II. Odbyła się faktyczna premiera Don Giovanniego, a zatem dla wszystkich uczestników było to coś niesamowicie atrakcyjnego, że właśnie w tym miejscu kręcili. Z faktem tego, że była to owa koprodukcja amerykańsko- czechosłowacka, wiązały się także pewne polityczne napięcia. W prasie czechosłowackiej nie wolno było pisać o tym, że Forman realizuje ów film. Jedna lokalna gazeta o tym napisała i jej redaktor stracił pracę, więc wciąż mówimy o dosyć ponurym Ponurym świecie, jeśli chodzi o taką wolność słowa, ale wiązały się także z tym pewne sytuacje zabawne i pewne sytuacje ambiwalentne. Może zacznę od sytuacji ambiwalentnej, o której myślę, zwłaszcza teraz, kiedy wróciłem do tego filmu po latach mianowicie wszystkie role operowe w tym filmie w tych naprawdę pięknie inscenizowanych przez Twilight Arp z scenografiami scenicznymi Józefa Swobody w tych operowych właśnie fragmentach inscenizacyjnych wszyscy śpiewacy to faktyczni operowi śpiewacy czescy głównie z praskiej operetki którzy dają z siebie wszystko widać to że dają z siebie wszystko czy to właśnie w wprowadzeniu w seraju czy w Weselu Figara, później w Don Giovanni, w końcu w czarodziejskim flecie, ale nie słyszymy ich głosów, ponieważ słyszymy głosy wyłącznie anglosaskich śpiewaków operowych. Oglądanie napisów końcowych Amadeusza, czego nigdy wcześniej nie zrobiłem, dopiero przygotowując się do tego odcinka, oglądanie napisów końcowych Amadeusza przynosi taką troszkę gorzką refleksję, ponieważ. W momencie, kiedy pojawiają się napisy wyszczególniające właśnie te sekwencje operowe, okazuje się, że każda jedna osoba, każdy czeski wykonawca, to nie są aktorzy filmowi, którzy prawda, udają śpiewaków operowych, to są prawdziwi śpiewacy operowi, zwerbowani przez Twilight Arp w Pradze do tego, żeby wystąpić w Amadeuszu. Każdy z nich i każda z nich został następnie zdabingowany partiami. Wokalnymi wykonanymi w Londynie, głównie przez anglosasów. I ta podwójna kolumna nazwisk, w której widzimy właśnie czeskie nazwiska po jednej stronie i te anglosaskie po drugiej, nie ma lepszego symbolu trochę gorzkiego tego właśnie podziału zimnowojennego świata, ponieważ wyobrażam sobie, że dla nich już zawsze, mimo że wiedzieli oczywiście o tym i często też już na planie był po prostu grany playback, to myślę, że dla nich oglądanie tego filmu musiało być chociaż troszeczkę potem słodko doświadczeniem, bo jeśli ich dumą zawodową było to, jak występowali i jak śpiewali jako śpiewacy operowi właśnie, to fakt, że przeszli do historii kultury jako ciała na ekranie wykonujące te arie, ale ich głosy nie zaistniały, to myślę, że musiało być to dla nich Szczególne, osobliwe doświadczenie, bo jednak na pewno im, ich największym powodem do dumy były ich głosy. A to właśnie ich głosy im odebrano w montażu tego filmu. Także to taka ciekawa sytuacja. Jestem w stanie sobie wyobrazić jakąś taką jednoaktówkę teatralną, gdzie ta sama obsada czeska spotyka się po latach, może to być, nie wiem, rok 90. na przykład. Piją sobie, rozmawiają i mówią: Ach, co to by było, gdyby. Gdyby nas wtedy świat usłyszał, prawda? Jakie propozycje byśmy dostali? A tak, byliśmy tylko laleczkami Formana. Oczywiście tu już moja fantazja mnie trochę porywa, ale kiedy patrzę na te dwie długie kolumny nazwisk, to myślę sobie tak, właśnie tak niesprawiedliwie był wtedy ten świat na pół podzielony. A druga sytuacja, tak jak wspomniałem, jest zabawna, mianowicie kiedy Forman pracował przy Amadeuszu, dostał kwaterę, mieszkanie w podupadłym domostwie należących do najprawdziwszych czeskich szlachcianek. Gospodyni nazywała się Anetka Welflikowa. Mieszkała tam z siostrą i pozwólcie, że przytoczę fragment owej autobiografii Formana w przykładzie Jacka Ilga. Anetka została moją gospodynią. Miała dobrze po osiemdziesiątce i mieszkała razem ze swoją szwagierką Marienką w rozdzierającym serce ubóstwie. Obie damy o błękitnej krwi pobierały minimalną emeryturę i chodziły po domu w obdartych szlafrokach i dziurawych pantoflach. Były zadowolone, że mają sublokatora, a mnie pod ich dachem bardzo się podobało. Cały czas w Pradze żyłem ze świadomością, że tajniacy śledzą każdy mój krok. Moje obawy wcale nie były przesadne, ponieważ zaraz pierwszego dnia Anetka przywitała mnie mówiącą informacją. Panie Forman! Pana tu w Pradze naprawdę bardzo lubią. Proszę sobie wyobrazić, że nasz telefon nie działał przez dwa lata i nie mogłyśmy za żadne skarby załatwić mechanika, ale jak tylko dowiedzieli się, że będzie pan u nas mieszkał, to przyszli i dali nam zupełnie nowy aparat. Niech pan zobaczy. Od tej chwili wiedziałem, że u tych dwóch starszych pań będzie mi się żyło bajecznie. Dla młodszych słuchaczy, dając mu taką informację, Anetka Welflikowa wyraźnie mówiła, panie Forman, Mamy nowy telefon, ale to znaczy, że jesteśmy na podsłuchu. Ale najpiękniejszy epizod, i właśnie to mnie rozbawiło, ale to też z taką łezką w oku, to jest moment. Kiedyś wróciłem do domu dopiero po północy. Szukałem karteczki z informacjami, ale nigdzie jej nie było, więc poszedłem spać. Ledwie się położyłem, ktoś zapukał do drzwi. Proszę, zawołałem. W drzwiach pojawiła się anetka ubrana w piękną białą suknię. Same koronki i falbany. Mogła to być jej suknia ślubna. Na głowie miała świeżą trwałą i poruszała się jak porcelanowa figurka. Był do pana telefon, panie Forman, oświadczyła mi. Tak, a kto dzwonił? Książę Schwarzenberg telefonował z wiednia. Nie zostawił żadnej wiadomości. Aha, no dobrze. Dobranoc, panie Forman, powiedziała i odeszła dostojnie. Dopiero po chwili dotarł do mnie cały kontekst. Gdyby czeskie ziemie były monarchią, książę Schwarzenberg byłby ich władcą. I Anetka po prostu nie mogła przyjść w swym wyświechtanym szlafroku, by mi powiedzieć, że dzwonił Jaśnie Pan Król. Ten jeden epizod pokazuje na jak żyznej, a jednocześnie jak przeoranej przez historię kulturowej glebie powstawał fizycznie, powstawał filmowy, filmowy Amadeusz. Forman spotkał się także z wieloma kolegami z dawnych lat. Pisze o tym, że niektórzy zazdrościli mu, niektórzy bardziej jawnie, niektórzy ukrycie, ale mówi też o ogromnej serdeczności, z jaką spotkał się w ekipie Barandowa. Na pewno był to bardzo szczególny powrót, bo pamiętajmy, że jednak jesteśmy w, tym, w tej dekadzie lat 80., kiedy jeszcze nikt, na pewno w 83 roku, nie spodziewał się końca komunizmu, końca zimnej wojny. Więc Forman przyjeżdżał naprawdę z innego. Z innego świata i ten film powstawał w bardzo, bardzo szczególnej atmosferze. I w świadomości inwigilacji, podobno, jeden z najbardziej spektakularnych momentów był, kiedy zdjęcia odbywały się 4 lipca, i nagle amerykańska ekipa rozwinęła amerykańską flagę, żeby uczcić święto niepodległości, i wszyscy zaczęli śpiewać entuzjastycznie. Czesi także się do tego przyłączyli, ale w tym liczącym sobie ponad setkę osób. Tłumku około kilkunastu osób nie ruszyło się z miejsc, nie wstało, nie śpiewało i od razu było wiadomo, kto tu donosi, ponieważ ci szpicle wiedzieli, że no nie mogą tutaj czcić amerykańskiej flagi, bo natychmiast kolega doniesie. I to pokazuje cały paradoks tamtej sytuacji. Ludzie byli świadomi inwigilacji, często śmiali się z tych szpicli, a jednocześnie ci szpicle czasami mogli wyrządzić ogromną szkodę. O tym zresztą jest wybitny film. Karela Cachinni pod tytułem Ucho, znajdujący się na liście top 100 spoiler mastera. Film wszedł na ekrany w roku 84. stał się ogromnym sukcesem właściwie od razu. Ogromna siła filmu ujawnia się już w pierwszych scenach, bo też i żywioły formanowskie ujawniają się w tych pierwszych scenach. Mamy od razu uderzenie 25. Symfonii Mozarta i mamy to, w czym Forman jest mocny, czyli wysokie i niskie Piękny pałac, wyrafinowane zdobienia na ścianach, lichtarze i dwóch sługów, którzy podchodzą pod piękne drzwi, pukają do salieriego. Jeden ze sługów trzyma miskę ze słodkim kremem. Co robi? Oczywiście, pucułowata, serdelkowata twarz tego sługi zanurza się w tym kremie i zaczyna go chłeptać prosto z miski. Kto inny wymyśliłby taką scenę w Hollywood? Oczywiście, to jest ten sam czeski, szfejkowy, trochę humor. W którym Forman tak bardzo celował. To jest ten sam cwaniaczek, który po ciemku kradnie kawałek salcesonu z stołu, Wpali się moja panno. To jest ten sam zachłanny piwoż, z którego śmieje się, a którego jednocześnie kocha Forman. Już od tego pierwszego momentu wiemy, że jesteśmy w Formanowskim świecie. A potem jest w tym filmie wszystko to, w czym Forman jest mocny, czyli świetny rytm opowiadania, wielkie kontrasty. Także bardzo, bardzo gruba kreska w rysowaniu postaci, często postaci kobiecych. Zwracam uwagę zwłaszcza na teściową Mozarta, która w pewnym momencie staje się taką żywą parodią, a nawet rzekomą inspiracją do stworzenia postaci królowej nocy. To są rzeczy, które u Formana czasami mogą nawet irytować. Moim, moim zdaniem, on czasami przesadza w tym swoim takim. Ludycznym, ludycznym, humorze, ale nie da się temu odmówić siły, takiej czysto filmowej siły i energii. A przede wszystkim ten film ma, uważam swój największy kapitał w postaci Salieriego, to znaczy w postaci roli Fachrida, Mureja, Abrahama. To jest wybitna rola. Zwróćmy uwagę, że rozegrana w dużej mierze na spojrzeniach i reakcjach, na tym, jak on reaguje na Mozart'a. Co te spojrzenia mówią o Wtłącej się w jego sercu zawiści. Pauline Cale w recenzji tego filmu, która była raczej całkowicie negatywna i ten film się nie podobał, bardzo chwaliła Salieriego i bardzo chwaliła Murray'a Abrahama za niemal taką kreskówkową przesadę w niektórych scenach, właśnie za to, jak cudownie rysuje on tą zazdrość rozegraną w skali prawie kosmicznej. Nazwała go nawet Ludzkim odpowiednikiem Wiley i Coyota, który goni swojego strusia pędzi wiatra. Oczywiście tutaj tym strusiem pędzi wiatrem jest sam Mozart. Cale nazwała Salieriego najmniej pokornym z chrześcijan, no bo te chrześcijańskie modlitwy jednocześnie są oczywiście w tym filmie znakiem pychy. Mnie Salieri wydaje się przedziwnym połączeniem Fausta i Syzyfa. To jest taki Faust, który bardzo chciałby zawrzeć. Pakt z siłami nawet nieczystymi, żeby dostać upragniony sukces, ale w tej próbie jakiegoś satanicznego buntu, przewrotu, którym wprost wkłada on w pewnym momencie krucyfiks do ognia, nie potrafi on dopiąć swego. Sprzedaje duszę, a mimo to nie dostaje tego, o czym, o czym marzy. Ani cnoty nie zachował, ani rubelka nie zarobił. Jest to taki nieudaczny faust, który przegrywa właściwie na każdym. Na każdym polu. I wciąż wydaje mi się, że to jest największa siła tego filmu, właśnie ta postać. Tutaj taki nawias osobisty. Ja ten film oglądałem po raz pierwszy, jak byłem naprawdę małym dzieckiem. Nie wiem, czy to nawet nie był ten 86, bo pamiętam, że byłem malutki, byłem na balkonie Kina Europa w tanowskich górach, byłem z rodzicami. Tata czytał mi napisy do ucha, to był cudowny dla mnie seans. Jakoś ten film przeżyłem, na pewno wszystkiego nie rozumiałem, ale. Domyślam się, że musiał to być naprawdę wczesny czas w moim życiu. I pamiętam to, że zakochałem się wtedy też w muzyce Mozarta. Zresztą tak jak wiele osób na całym świecie, bo nagrania Mozarta i sprzedaż płyt z jego muzyką eksplodowały po tym, po tym filmie. Więc myślę, że ten film był dla mnie ważny w takim zainteresowaniu w ogóle siłą kina. Ale pamiętam też, jak gwałtownie spadła ocena tego filmu w moich oczach po tym, jak zobaczyłem film. Mike'a Lee pod tytułem Topsy Turvy, czyli portret kompozytora i librecisty pary Gilberta i Saliwana. Film będący trochę taką Mike'a Lee odpowiedzią na Amadeusza, oczywiście mówię to w dużym cudzysłowie, i film, który uświadomił mi z całą mocą, że Amadeusz nie jest filmem o twórczości artystycznej. Mówię to z całą odpowiedzialnością. The Topsy Turvy jest filmem, który pokazuje faktyczny proces pracy nad operą, nad operetką, pokazuje wybory, konkretne wybory artystyczne, konkretne spory między twórcami, pokazuje to, jak w wielkich bólach powoli rodzi się dzieło na naszych oczach i robi to w sposób niebywale pogłębiony. To jest arcydzieło, to jest film z pierwszej chyba trzydziestki moich filmów, a może nawet wyżej, chyba jest z pierwszej dwudziestce. Filmów Top to Spoiler Master'a. I po tym, jak zobaczyłem Topsy Terry, pomyślałem, no nie, no Amadeusz, to przy tym to jest po prostu jakiś, jakaś farsa, tak? To znaczy, uznanie, że rzeczywiście wszystko się rodzi w głowie Mozarta tak po prostu, ją to tylko spisuje i wystarczy, że usiądzie i napisze, to, 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 to nie jest prawda, że tak powiem, to nawet nie jest historyczna prawda. To po prostu nie ma nic wspólnego z tym, jak sztuka rzeczywiście jest robiona, i jest oczywiście jest to ukorzenione w romantycznym pomyśle Puszkina, że rzekomo coś było dyktowane do ucha Mozartowi przez Boga, ale no, jest to romantyczny pomysł na artystę. Nie ma on nic wspólnego z tym, jak o artyście myślano w XVIII wieku. Nie ma to też nic wspólnego z tym, jak Mozart o sobie myślał. I miałem jakiś taki gniew na Amadeusza, potem przeczytałem też tą negatywną recenzję Kale. Na pewno ona też dołożyła swój odważnik, kiedy byłem bardzo pod jej wpływem na tę wagę, do tego też się przyznaję. Ale pamiętam, że zwłaszcza seans top City sprawił, że nie, pomyślałem, to, to nie jest poważna propozycja artystyczna. Przestrzeliłem, wróciłem do latach po Amadeu do Amadeusza i uważam, że tak, to, to nie jest film o tworzeniu sztuki, powtórzę to w pełni, tylko że to jest film o czymś innym. To jest film o relacji człowieka z samym sobą. To jest film też o relacji człowieka z Bogiem, tylko w uniwersum tego filmu Bóg nie istnieje. Uważam, że to jest film ateistyczny, ale jest to, jest to o relacji takiej lustrzanej, człowieka, który chce mieć w Bogu zwierciadło który chce przeciągnąć Boga na swoją stronę, który jest pyszny, który chce uczynić z Boga tak naprawdę swojego wasala. Więc to jest teraz, uważam, po dwukrotnym obejrzeniu tego filmu ponownie, że to jest wybitny film, ale to jest film o czymś innym niż proces artystyczny. Dziś, kiedy sam jestem wielkim fanem oper Mozarta, które przesłuchałem wszystkie po dziesiątki razy i jestem w stanie naprawdę zagwizdać ogromne ich partie z pamięci, wiem też, że podejście Szejfera i Formana do Mozarta rozciąga się też na sposób, w jaki użyli w filmie mozartowskiej muzyki. O tym sposobie mówiłem troszkę wcześniej, że był tak precyzyjnie zaplanowany, ale jest też tak, że bałamutny, bo te rodzynki muzyczne, starannie dobrane, a następnie... Tłusto zaaranżowane przez marinera, to nie tylko same hity, ale też same szczyty. Nie ma tu jednego dłuższego fragmentu mozartowskiego, który uświadomiłby widzowi, że ta muzyka nie składa się tylko z samych muzycznych szczytowań, ale niejednokrotnie także i ona wymaga od słuchacza cierpliwości. Pamiętam swoje zaskoczenie, kiedy po raz pierwszy przesłuchałem całe Così van Tutte". to była pierwsza opera mozartowska, jaką posłuchałem właśnie jako całość. I wtedy się okazało, że poza tymi wszystkimi muzycznymi deserami, tortami bezowymi, które znałem z Amadeusza właśnie, są tam też Przecież pasusy trudniejsze, w pierwszym zetknięciu nawet trochę nudnawe. Dopiero po wielokrotnym smakowaniu te pasusy ujawniały właśnie swoją słodycz. I teraz sedno sprawy. Takich fragmentów nie mógłby skomponować Mozart grany przez Toma Halsa. Ten rozbrykany konik. Zwracam uwagę, że w scenie balu maskowego ma on na sobie maskę konia, a może, jak twierdzą niektórzy, jednorożca którego Forman ukazuje w zasadzie jako twórcę samych dynamicznych muzycznych petard, nie konfrontując widza tak naprawdę z całą złożonością tej muzyki, z tym, jakie wymagania stawia ona przed słuchaczem. Ten romantyczny pomysł Puszkina porywa emocje, ale nie dostarcza dobrego klucza do obcowania z prawdą o tym, jak sztuka powstaje i jak z nią obcujemy. Jeśli szukamy wiedzy na ten temat, to film taki jak Topsy Tervy albo jak Tar, Toda Filda nawet, zaspokoi nas, mam wrażenie, z nawiązką. A przy okazji też skonfrontuje nas z takimi subtelnościami, na jakie w formanowskim ludycznym fresku o muzyce zlecanej przez kretynów, pisanej albo przez bestalencia, albo przez boskich geniuszy, a śpiewanej przez historyczne diwy, ciskające bukietami kwiatów w szale zazdrości, po prostu nie ma miejsca. Amadeusz nie mówi nam o procesie powstawania sztuki, właściwie nic ponad banał o boskim dyktandzie spisywanym bez poprawek na papier nutowy. Pod tym względem Schaefer i Forman nie robią nic swoją drogą, by zakwestionować obłąkaną wizję Salieri'ego, jaką w swojej duszy karmi. I, I teraz tak, taka konstatacja nie odejmuje nic z mocy Amadeusza. Jako widowiskowego popisu kinematograficznego, jako dzieła sztuki, nie przeszkadza ona też w czytaniu tego filmu, jako wybitnego portretu takiej chorobliwej zawiści. Osiągającej wymiary satanicznego, kosmicznego buntu jednostki stłamszonej, odnajdującej we własnej psychice takie pokłady patosu, zła i mrocznej sprawczości. Ta płaszczyzna wciąż działa w Amadeuszu świetnie i dalej można za tę płaszczyznę i za maestrię realizacji Amadeusza podziwiać. Ale to nie znaczy, powtórzę jeszcze raz moją tezę, że Amadeusz rzuca jakiekolwiek pogłębione czy bardziej przemyślane światło na to, czym tak naprawdę jest sztuka i jak wygląda proces jej tworzenia. W filmie głównym problemem Amadeusza jest to, że nie ma czasu i sił przerobowych, żeby usiąść i spisać boskie dyktando. Historyczny Amadeusz i każdy artysta, który kiedykolwiek chodził na tej ziemi, mierzył się też z problemami artystycznymi do rozwiązania, a nie tylko z tym, kiedy usiądzie i spisze to, co usłyszał z niebios. Więc ta refleksja mi też towarzyszy o tym filmie i sprawia, że w pewnym momencie ten film odrzuciłem, a teraz już znowu go bardzo lubię, tylko po prostu nie traktuję go jako filmu o artyście. Traktuję go jako film o. Mrokach ludzkiej duszy, wspaniale ukazanych w postaci Salirego. Więc tyle, jeżeli chodzi o moją relację z tym filmem, a dorzucę jeszcze jedną rzecz, mianowicie kwestię wersji, ponieważ ten film istnieje w dwóch wersjach i to jest spora kontrowersja z tym związana, ponieważ film w 1984 roku wszedł na ekrany w wersji liczącej sobie około 160 minut, czyli 2 godziny 40 minut. Nie znajdziecie tej wersji na żadnym streamingu, ponieważ od 2002 roku w zasadzie jedyną wersją dostępną jest wersja director's cut, czyli ta reżyserska wersja, trwająca uwaga, 3 godziny i 2 minuty. No i tutaj można powiedzieć co? Hura. Forman odrestaurował sceny, które źli producenci mu żeby film był krótszy. Otóż nie. Ponieważ ja mam na wideo wersję 160-minutową, ona wyszła Wydana przez Warner w Polsce w latach 90., i mam wersję Director's Cut na Blu-rayu, ponieważ innej na Blu-rayu nie dostaniecie. Dopiero w grudniu 2025 roku będzie dostępna wersja ta 160-minutowa. To obejrzałem obydwie i ja nie mam wątpliwości, że wersja krótsza jest lepsza. Ma po prostu lepsze tempo. Spokojnie mogę się obejść bez scen po premierze uprowadzenia z Seraju, gdzie Salieri wchodzi do garderoby śpiewaczki operowej Katariny Kawalieri i rozmawia z nią jeszcze o tym, że co tam u Mozarta. I Mozart przychodzi, przedstawia swoją narzeczoną. To wszystko się już wydarzyło w scenie poprzedniej, na scenie z cesarzem Józefem II, więc to powtórzenie jest niepotrzebne. Nie potrzebuje też sceny, w której Mozart uczy dzieci jakiegoś szlachcica, a dokazujące pieski mu w tym przeszkadzają. Nie potrzebuje też innych krótszych scen. Tempo tej wersji dłuższej jest po prostu gorsze. Wersja 160-minutowa, mówię to z całą odpowiedzialnością mojego gustu, nie musicie się z nim zgadzać, ale wersja krótsza jest lepsza. Zresztą nawet Forman, kiedy mówił o tworzeniu tej dłuższej, on nie mówił, że o, teraz ten film będzie taki jak chciałem, żeby był. No, umówmy się, tamta wersja dostała 8 Oscarów i zarobiła 90 milionów. Nie, on powiedział, że no w sumie na DVD to... No DVD wszystko zniesie, tak? Można tam wsadzić to, co tam nam nie weszło. Jest jedna różnica i tutaj jest prawdziwy rozstaj dróg. Możecie porównać, tak jak mówię, grudzień 2025, dopiero to będzie czas, kiedy na Blu-ray wejdzie wersja ta tak zwana theatrical cut. Ale możecie porównać. Jedna potężna różnica, która jest faktycznym wyborem artystycznym i która czyni te dwa filmy różne od, różnymi od siebie. To jest ta różnica, że kiedy Konstancja przychodzi do Salieri'ego i wręcza mu w tajemnicy rękopisy Mozarta, oryginały, i no, pokazuje mu te, te utwory, oczywiście ona zabiega, żeby Mozart dostał pozycję, został zatrudniony jako nadworny muzyk, to w wersji kinowej, krótszej, Salieri patrzy na te nuty, zdaje sobie sprawę z ich geniuszu, jest poruszony, wychodzi bez słowa i w następnej scenie bluzga Bogu i, że tak powiem, wypowiada mu posłuszeństwo, bo zobaczył właśnie to, że Bóg umieścił ówczysty czysty geniusz w ciele bezbożnika. I tyle. Tak się dzieje w wersji tej kinowej. W wersji rozszerzonej. Jest dopisany cały duży fragment, właściwie ocalony, bo te, te sceny były nakręcone. Mianowicie Salieri mówi do Konstancji, że jeśli się z nim prześpi, to Mozart zostanie zatrudniony, zostaje złożona konkretna propozycja seksualna, później przychodzi do niego Konstancja, rozbiera się, jest topless i on w ostatnim momencie bierze dzwoneczek, dzwoni, odprawia ją, dopełnił dzieła poniżenia, dopełnił tego co chciał. Mianowicie tak jak Mozart przespał się z Katariną, tak on niemalże przespał się z Konstancją. No i teraz, jeśli spojrzycie na ostatnią scenę, jaką Konstancja ma z Salierim w tym filmie, czyli moment już tuż przed śmiercią Mozarta, kiedy, kiedy to Konstancja wraca. Zastaje w domu Salieriego, zaczyna mu wyrzucać, dlaczego tu jesteś. Proszę stąd wyjść, odbiera mu rękopis z rekwiem, zamyka go w szafce. Teraz spójrzcie na to, że jest nawet ciekawy esej wizualny na ten temat na YouTubie, że pomiędzy nimi jest jakieś ogromne napięcie, i to nie jest tylko napięcie wygrane przez aktorów na zasadzie, co robisz w moim domu. Oni patrzą na siebie znacząco, tak jakby do czegoś pomiędzy nimi doszło. I to jest ciekawe, bo w wersji kinowej, te ich takie długie, napięte spojrzenia, trudno zrozumieć, dlaczego oni tak na siebie patrzą. Tymczasem w wersji reżyserskiej jest to jasne. On upokorzył ją seksualnie, doprowadził do tego obnażenia, no więc ona teraz widzi w nim kogoś, kto ją w ten sposób skrzywdził, i no, po czymś takim już nie ma powrotu do neutralnej relacji. Więc w wersji reżyserskiej te przeciągłe spojrzenia w scenie w domu Mozarta między Konstancją i Salierim, one mają sens. Dzięki temu, że scena tej propozycji seksualnej i upokorzenia seksualnego zostały zachowane w wersji reżyserskiej. I teraz tak, to jest decyzja każdego, którą każdy i każda w sercu musi rozsądzić: którą wersję lubicie bardziej? Uważam, że wersja reżyserska jest. Za długa, ma gorsze tempo, i ogólnie ja mniej ją preferuję, ale zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że dodatek tej sceny upokorzenia seksualnego wyjaśnia i usprawiedliwia rodzaj gry aktorskiej pomiędzy F. Murajem Abrahamem i Elizabeth Barrich jako Konstancją w scenie tej bliskiej finału. Więc trochę jest, to jest taka kostka Rubika, można nad tym długo dyskutować, na pewno jest to materiał na świetne ćwiczenie, na jakichś filmowych zajęciach, natomiast tak jak mówię, to już każdy musi zadecydować za siebie. Powoli zbliżając się do końca, pozwólcie, że zacytuję tutaj fragment Puszkina, bo to on jest ukrytym bohaterem tego odcinka. Swoją drogą, Mozart i Salieri, o czym powiedział mi patron Spoilermastera, Siergiej Szerszniew, był także adaptowany w rosyjskiej telewizji jako produkcja telewizyjna swego, swego czasu. Chętnie bym zobaczył tę produkcję. Mówię oczywiście o tej jednoaktówce Puszkina. Chciałbym przytoczyć fragment, bo tak jak powiedziałem, film Amadeusz najwięcej i sztuka Amadeusz najwięcej zawdzięcza tak naprawdę Puszkinowi i temu, co zapisał w swojej, w swojej sztuce. Więc przytoczę fragment, to jest za esejem Dariusza Czai pod tytułem Mozart i Salieri. Opublikowanym w Kinie w roku 1990, numer 11, łamany przez 12. Czaja tam bardzo głęboko analizuje Amadeusza i cytuje m.in. sztukę, sztukę Puszkina. Czaja mówi tak: Poznajemy Salieriego w chwili, gdy wygłasza swój monolog o bezinteresownej miłości do muzyki, o poświęceniu dla niej życia. Z umiłowaniem sztuki się zrodziłem, już dzieckiem będąc, gdy organy w górze w naszym kościele starym rozbrzmiewały, w ich ton wsłuchany drżałem, a łzy słodkie, niepowstrzymane do oczu mi płynęły. Początkowo Salieri darzy Mozartę jego muzykę podziwem, nie ma wątpliwości, jakie jest jej źródło. Cytat. Jak Herubin przyniósł nam z nieba kilka rajskich pieśni. Co za doskonałość, co za odwaga, głębia. O, Mocarcie, ty jesteś Bogiem, sam o tym nie wiedząc. A dzisiaj, powiem sam, jestem... Dziś zawistny, o tak, zazdroszczę głęboko, jakże boleśnie ja zazdroszczę. Nieba, gdzież sprawiedliwość, gdy najświętszy dar, gdy śmiertelny geniusz, nie w nagrodę miłości gorejącej i wyrzeczenia trudów żarliwych modłów jest zsyłany, lecz opromienia głowy szalonego i ducha. Tak właśnie dzieje się w sztuce Puszkina, mówi, mówi Czaja. Salieri przygotowuje zemstę, zaprasza Mozarta do zajazdu, gdzie nieświadomemu niczego Mozartowi podaje wino z... Z trucizną. Forman, jak powiada Czaja, powtarza historię opowiedzianą przez Puszkina. Powtarza, ale równocześnie pewne wątki rozwija, przekształca, dopowiada. Zachowuje przy tym cechy istotne dla romantycznego wzorca odczuwania. Wrażliwość na to, co tajemnicze, inne, nieuchwytne, dziwne, niezwykłe. Tak pisze Dariusz Czaja, a z kolei Anita Skwara w kinie z roku 1980 ósmego zwraca uwagę, że cały film oparty jest na podwójności, na podwójności karnawału, wysokiego i niskiego, na podwójności maski, która jak pisze, podwójna posiadająca dwie twarze istota nierozdzielnie egzystująca na ekranie jako postać aktor, czyli w naszym przypadku Mozart, Hals, Sarieli, Abraham stanowi synchronizowany mechanizm, gdzie oblicze postaci ekranowej stworzone na podobieństwo portretu pamięciowego przenika się i zlewa z żywą twarzą aktora. Skwara pisze o tym, że mamy przecież na ekranie dwóch Salierich, z jednej strony Fre F. Moreya Abrahama, takim jak on w tym momencie wygląda i postarzonego charakteryzacją Dicka Smitha, który w takich postarzeniach zresztą się specjalizował. Przez to mamy także właśnie dwóch Salierich na ekranie, starca i człowieka, człowieka młodego. Nawiązując do Puszkina i kończąc powoli Tę opowieść o niezwykłym i budzącym do dzisiaj emocje w filmie Formana chciałem zacytować jeszcze słowa Nadjeżdy Mandelsztam w przekładzie Ryszarda przybylskiego z takiego tomu Mozart i Salieri oraz inne szkice i teksty, gdzie Nadjeżda Mandelsztam komentuje obsesję swojego męża, Osipa Mandelsztama, jaką miał przez całe życie na temat właśnie Salieriego i Mozarta, takimi jakich ukazał ich Puszkin. Od pewnego momentu tam był absolutnie po stronie Salieriego. To tak a propos tego, jak można różnie czytać tę samą historię. Czytamy w tej książce tak. To ciążenie ku Salieriemu wywołała niechęć do Mozarta z małej tragedii Puszkina, który stworzył model artysty zupełnie nie do pomyślenia w czystej postaci. Artysty żyjącego samym tylko olśnieniem, pozbawionego intelektu, wyzbytego pracowitości. Busch Puszkin uczynił z Mozarta marzyciela mówiącego mglistym romantycznym językiem. Taka jest treść wyjaśniającego wstępu wygłoszonego przez Mozarta, zanim jeszcze zasiadł do fortepianu. Zakochanie, ładny buziak i wtem śmiertelna zjawa i nagła ciemność, lub też coś takiego. Podobnie romantyczną aurę mają słowa Mozarta, kiedy zalicza i siebie i Salieriego do lekkomyślnych szczęśliwców, wybrańców, kapłanów piękna. Tutaj Puszkin odsunął swego Mozarta bardzo daleko od siebie, toteż każde słowo w tej replice Mandelsz tam przyjął jako przeciwwskazanie. Nie znosił idei o szczególnym wybraniu i postawie kapłańskiej, która była tak charakterystyczna dla symbolistów i została trafnie wyrażona przez Bierdiejewa bliskiego im przez kult arystokratyzmu oraz wstręt i pogardę dla prostego życia. Wsłuchajmy się w te słowa, i kto wie, może usłyszymy echa sporów obecnych i tego, jak zmieniła się bardzo, zwłaszcza w ostatniej dekadzie, definicja artysty, przyzwolenie dla artysty, tego, co artyście wolno, czego nie wolno, jakie ma powinności prywatne, publiczne, intymne. To, jak myślało się o tych sprawach w połowie lat 80., jak myślał o nich sam Forman, być może także Schaefer, ukazując tego boga kreacji, jakim jest, Romantycznie pomyślany Amadeusz, to niekoniecznie jest już aktualne dzisiaj. Wydaje mi się, że dzisiejsze prandy intelektualne płyną w zupełnie inną stronę. Warszawska publiczność oglądająca Amadeusza w 1981 roku, patrząc na Romana Polańskiego. Patrzyła na zbiega z USA, świadoma jego seksualnych przestępstw tamtego świata, a jednocześnie rozgrzeszająca go w dużej mierze jako kogoś, kto ucieka ze świata nadmiernie purytańskiego. Tak była wtedy odczytywana sprawa Polańskiego w przeważającej części artystycznego mainstreamu. Ten Polański, który grał owego Amadeusza, klnącego na scenie, puszczającego głośno wiatry na scenie, to była figura artysty przekraczającego normy także prawne, kryminalne wręcz i spotykającego się z aplauzem wdzięcznej widowni. To był taki czas i w tym właśnie sosie, w tym właśnie w tej właśnie otoczce takiego przekonania o wyjątkowości artysty, jego boskim wybraniu, przypomnę Amadeus oznacza ukochany przez Boga. W takim sosie była zanurzona recepcja tej sztuki na przełomie lat 70. i 80. i film Formana też przenosi pewne elementy tamtej mentalności. Czy jesteśmy w tym samym miejscu? Kiedy patrzyłem na komentarze pod Amadeuszem, które pojawiały się w trakcie Festiwalu Nowe Horyzonty, gdzie ten film był zaprezentowany, widziałem, że bardzo dużo młodych widzów odrzuciło ten film, że denerwował ich Amadeusz, że dla nich ten Mozart był na wiele sposobów nie do przyjęcia i też widziałem kilka komentarzy, które wyraźnie stawały po stronie Salieri'ego. I kibicowały mu w tym, żeby w końcu tego nieznośnego Mozarta, dosłownie teraz zacytuję jeden z komentarzy, uciszyć. Więc wydaje mi się, że obecnie możemy patrzeć na Amadeusza Formana jako na fascynujący barometr, tego gdzie i jak kształtują się nasze myśli o artyście jako buntowniku, ale także artyście jako człowieku, którego życie i zachowanie i powierzchowność i moralność stoją. Bardzo gwałtownie na bakier z prawem większości i prawem normy. To są kwestie, z którymi wciąż sobie nie potrafimy do końca poradzić. Świadczą o tym każde te momenty, kiedy mamy do czynienia z kolejną jakąś rewelacją czy ujawnieniem jakiegoś faktu niewygodnego, nieprzyjemnego, złego z życiorysu danego artysty. Jako, cały czas się dzieją właściwie te, te historie. A Amadeusz. Stoi w kącie, śmieje się swoim śmiechem i zadaje pytanie. Lubisz mnie jeszcze? Czy akceptujesz mnie? Poczekaj z odpowiedzią. Najpierw zagram ci uwerturę do czarodziejskiego fletu i potem mi odpowiesz. I may be a vulgar man, but I assure you my music is not. Ja jestem wulgarny, ale moja muzyka nie jest. Czy nadal jesteśmy zdolni, czy nadal chcemy tak oddzielać sztukę od artysty? Czy samo to oddzielenie nie jest obecnie kwestionowane jako coś głęboko niemoralnego? Znowu, spróbujmy użyć Amadeusza do takiej rozmowy i do odpowiedzi na takie pytania. Może częścią takiej odpowiedzi powinna być pielgrzymka do samego Salzburga, skąd wywodził się Mozart. Co tam zastaniemy? No, na pewno zastaniemy dużo płyt, także soundtrack z Amadeusza, z tymi pięknymi, dynamicznymi aranżacjami Sir Nicolasa. Marinera, który ze swoją orkiestrą St. Martin's in the Fields nagrał wersje, które dla wielu są kanoniczne, odwiedzimy miejsca związane z życiem Mozarta, ale okaże się już na miejscu, że nastąpił pewien popkulturowy paradoks. Pozwólcie, że zacytuję na koniec fragment krótkiej, ale bardzo treściwej monografii Mozarta, jaką dla polskiego wydawnictwa muzycznego napisała badaczka Danuta Gwizdalanka. Pod koniec XX wieku na postać Mozarta zaczęto spoglądać z kolejnej perspektywy. Traktowany nieomal jak symbol muzyki, stał się uosobieniem jej dobroczynnego wpływu na ludzki organizm. Upowszechniono pojęcie efektu Mozarta który polegać ma na tym, że słuchając jego oper, symfonii lub sonat, stajemy się inteligentniejsi, przynajmniej na czas koncertu, a nagłówki typu Mozart rozwija inteligencję stały się chwytliwym hasłem reklamowym. Skoro zaś o pieniądzach mowa, Temat ów z powodu ciągłych wzmianek o długach w listach Mozarta od lat budził zainteresowanie. Świętując 250-lecie jego urodzin, oszacowano zatem, jaki majątek by zgromadził, gdyby chroniło go współczesne prawo autorskie. Jako twórca najczęściej wystawianej w świecie opery oraz autor melodii wykorzystywanych w wielu reklamach zarabiałby z tytułu tantiem około 20 milionów euro rocznie. Wyliczono, że roczny obrót ponad 300 produktami opatrzonymi jego nazwiskiem i wizerunkiem przekracza 5 miliardów dolarów. W 2006 roku lokowało to Mozarta wśród 50 najcenniejszych marek świata. Ciekawe, jak wypadną podobne obliczenia w roku 250. rocznicy śmierci kompozytora, pisze dalej Gwizdalanka. Bo przyjeżdżając do Salzburga dzisiaj należy mieć się na baczności. Miasto reklamuje się coraz energiczniej, nie tylko, a raczej nie tyle jako miejsce urodzin Mozarta, ile jako oryginalna sceneria dźwięków muzyki The Sound of Music, musicalu wystawionego na Broadwayu w 1959 roku, a po sześciu latach przeniesionego na ekran i nagrodzonego kilkoma Oscarami. Według danych z 2019 roku film przyciągnął do Salzburga ponad 300 tysięcy turystów, głównie z Azji i Ameryki. Mozart sprowadził ich zaledwie 200 tysięcy. Zamawiając przewodnika po mieście, Trzeba bardzo, bardzo wyraźnie zaznaczyć, że chce się je podziwiać idąc śladami Mozarta, a nie rodziny von Trappów i Julie Andrews. Jak zareagowałby na to on sam? Pewnie roześmiałby się i przypomniał, że przecież pierwszym muzykalem, który zrobił karierę, było jego uprowadzenie z seraju. Tyle, że w Wiedniu takie spektakle nazywano sing-szpilami różnie to bywa w popkulturze. Raz jest większa moda na Mozarta, raz mniejsza. Amadeusz myślę nadal tę modę podtrzymuje, a może perwersyjnie któregoś dnia w kontrze do mozartowskiego rozpasania w tym filmie nowa kultura, nowi odbiorcy, którzy będą bardziej cenili moralność, układność, dobre życie i życie, którego nie, nie trzeba oddzielać od sztuki, ponieważ nie dostarcza ono powodów do wstydu i hańby. Może tacy widzowie obejrzą film Amadeusz i w końcu sięgną po płyty Salieri'ego. Może to on będzie gwiazdą popu dnia następnego. Ja tego mu zawsze życzyłem. Być może to nie jest tak, że Bóg nie wysłuchał jego modlitw. Może po prostu Bóg sprawiedliwy, ale nierychliwy. Kto wie, w popkulturze i w kulturze en bloc nic nigdy nie jest do końca Wypisane w kamieniu. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Spoiler Mastera. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta opowieść i interpretacja filmu Amadeusz. Dziękuję patronkom i patronom, dzięki którym mogę nagrywać dalej, dzięki którym Spoiler Master nadal istnieje i co tydzień ma swoje odcinkowe premiery. A także dziękuję im za to, że wybrali Amadeusza, bo dzięki nim mogłem w końcu o tym filmie powiedzieć. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam na patronite.pl, łamane przez spoilermaster, jeśli chcecie wesprzeć moją pracę. No i cóż, słyszymy się już za tydzień.